Amnezja opętania. Jakie tajemnice zawarte są w zjawisku prorokowania? Kanał transowy to medium, którego ciało zostało przejęte przez ducha komunikującego się ze słuchającymi. We wszystkich przypadkach pojawienia się duchów to osoba będąca kanałem jest mówiącą. Jej usta poruszają się, ciało zaś wykonuje ruchy, jednak głos jest nieco odmienny. Duch osoby będącej kanałem nie przemawia, bowiem inny duch robi użytek z jej strun głosowych w celu nawiązania kontaktu z zebranymi. Gdy ów duch opuszcza ciało kanału, kanał wybudza się z transu i zależnie od tego, jak głęboki był trans, kanał w ograniczonym stopniu lub nawet wcale nie jest w stanie przypomnieć sobie, co robił lub mówił duch w czasie opętania. W oczach niektórych osób może to wyglądać jak cecha unikalna dla czasów współczesnych, szczególnie dla XIX i XX wieku oraz dla kaprysów channelingowych lat 80. Tak naprawdę jednak tego typu zjawiska były odnotowywane przez Greków, Żydów i chrześcijan, począwszy od czasów Platona, aż do początków ery chrześcijańskiej. Przyjrzyjmy się opisowi medium, jakie przytacza pozostający pod wpływem kultury greckiej, żyjący w pierwszym wieku naszej ery pisarz żydowski Filon z Aleksandrii. Cytat. Niewątpliwie bowiem prorok, nawet gdy wydaje się mówić, tak naprawdę jest spokojny. Zaś jego organy mowy, usta i język przejęte są w całości przez innego, który pragnie coś przekazać. Niewidziany przez nas ów inny uderza w strunę ze zręcznością godną ręki mistrza i czyni je instrumentami słodkiej muzyki, przepełnionej wszelką harmonią. Cytat z pracy Kto jest dziedzicem boskości? Po łacinie Quis rerum divinorum heresit. Ducha przemawiającego za pośrednictwem medium nazywa Filon drugim lub tym innym. Proszę zauważyć, jak Filon wykorzystuje porównanie do muzyki i instrumentu, aby opisać medium w odniesieniu do ducha działającego za pośrednictwem proroka. Prorok jest instrumentem, duch zaś wykonawcą, który powoduje, że prorok przemawia. Proszę również zauważyć, że Filon opisuje zjawisko channelingu z perspektywy trzeciej osoby, stwierdzając, cytat, prorok, nawet gdy wydaje się mówić, tak naprawdę jest spokojny, a więc milczy. Zebrani widzą, że prorok przemawia, jednak to nie jego duch aktywuje jego narządy mowy. To inny duch wszedł w niego i przemawia. Stąd też sam prorok, czy raczej jego duch, milczy. Istnieje słabo omówione zjawisko, które zwykle towarzyszy osobom mówiącym w czasie transu. Gdy tylko medium wychodzi z transu, a duch opuszcza jego ciało, medium doznaje amnezji, jeśli idzie o czas, kiedy duch był obecny. Szwajcarskie medium chrześcijańskie Beatrice Brunner, żyjąca w latach 1910-1983, doświadczała właśnie tego typu amnezji. Johannes Greiber, autor historycznej pracy pod tytułem Komunikacja z duchowym światem Boga, jej prawa i cele, odnotował z pierwszej ręki przypadki mediów doświadczających amnezji. W badaniu psychiatrycznym channelingu transowego Doreen Hanks zaobserwowała wśród osób będących kanałami transowymi przypadki amnezji. Opisy tego zjawiska nie są ograniczone tylko do XX wieku. Media funkcjonują w taki sam sposób jak tysiące lat temu. Opisy amnezji opętaniowej zawarte w tekstach pochodzących z I, II i III wieku tylko potwierdzają ten fakt. Jan Kasjan, ascetyczny chrześcijański mnich, żyjący w latach około 360-435, zapisał w swoich kolaciones, czyli konferencjach dla mnisich zakonów, dwa rodzaje opętań przez duchy, zestawiając w kontrastujący sposób przypadki, w których osoby są przez nie, czyli demony, dotknięte w taki sposób, że nie mają najmniejszego pojęcia, co robią i mówią, podczas gdy drudzy to wiedzą i później sobie przypominają. Kasjan zapisuje coś, co niekiedy nazywane jest dzisiaj transem częściowym lub częściowym opętaniem, w którym opętana osoba jest świadoma tego, że działa przez nią duch, oraz transem pełnym lub pełnym opętaniem, gdzie opętana osoba nie pamięta, co robił lub mówił duch.
Wielu duchownych praktykujących katolicki rytuał egzorcyzmu również doświadczało tego zjawiska. Gdy opętana osoba dochodzi do siebie, nie pamięta bycia opętaną przez ducha. Teksty wczesnożydowskie i wczesnochrześcijańskie wspominają o opisywanym przez Kasjana efekcie amnezji. W przeciwieństwie jednak do niego czytamy w nich o prorokach opętanych zgodnie z ich wolą przez Świętego Ducha, nie zaś opętanych wbrew ich woli przez demona. Z tego powodu biblijni uczeni zauważyli, że poza cechami moralnymi Święty Duch jest tego samego rodzaju istotą co demon. Zarówno demony, jak i Święte Duchy potrafią komunikować się za pośrednictwem medium i pozostawiają medium bez wspomnień o tym, co się w tym czasie działo. W Nowym Testamencie tak demony, jak i Święte Duchy są określane tym samym greckim słowem pneuma, oznaczającym duch, dusza. Przyjrzymy się 7 przypadkom amnezji opętania, począwszy od Platona. Spośród wszystkich 7, 3 pochodzą z Grecji, 1 z Rzymu, 1 z kręgu żydowskiego i 2 z chrześcijańskiego. W platońskiej obronie Sokratesa w sekcji 22c czytamy cytat: oni, poeci, byli natchnieni, podobnie jak prorocy i ofiarodawcy wyroczni, albowiem oni również przekazują wiele pięknych rzeczy, samemu jednak nie wiedząc, co mówią. Zaś w jego dialogu Menon w sekcji 99c czytamy cytat: albowiem ci ludzie, wróżbiarze i wieszcze, pod wpływem natchnienia mówią wiele prawdy, nie wiedzą jednak nic z tego, co mówią. Koniec cytatu. Platon stwierdza, że natchnieniu towarzyszy stan, w którym natchniona osoba nie wie, co mówi. Niektórzy uczeni interpretują te słowa Platona w taki sposób, że natchniona osoba nie rozumie treści przekazu od ducha. Ta interpretacja nie mówi nam jednak, w którym momencie natchniona osoba nie rozumie treści. W trakcie opętania, czy w czasie, gdy ono już minęło. Sam Platon również w tej kwestii nie wyraża się jasno. Inne przykłady amnezji opętania są dużo wyraźniejsze, jeśli chodzi o moment doświadczenia amnezji. Żyjący w pierwszym wieku naszej ery żydowski pisarz, znany jako Pseudofilon, nazwany tak na cześć Filona z Aleksandrii, w swoim Liber Antiquitarum Biblicarum, Księga Biblijnej Starożytności, czyli łacińskim tekście oryginalnie sporządzonym po hebrajsku, opisuje w rozdziale 28 w wersetach od 6 do 10 następujące wydarzenie. Cytat: gdy zaś usiedli, Święty Duch stąpił na Kenaza i zamieszkał w nim, wprowadzając go w stan ekstazy i począł prorokować, mówiąc: gdy zaś Kenaz wypowiedział te słowa, obudził się i powróciły mu zmysły. Nie wiedział jednak, co mówił, ani co widział. Koniec cytatu. Proszę zauważyć, że gdy Kenaz budzi się, czy też wychodzi ze stanu transu, stanu opisanego we fragmencie jako wprowadzenie w stan ekstazy, nie ma pojęcia, co duch za jego pośrednictwem przemówił. Amnezja pojawia się po tym, gdy opętanie ustało. Określenie ekstaza pochodzi z greckiego ekstazis, co oznacza wyjście z siebie. W proroctwie prorok wchodzi w ekstazę, czyli wychodzi z siebie, aby wpuścić innego ducha. Ekstaza sugeruje więc, że istnieje ciało fizyczne i ciało duchowe. Duch tymczasowo opuszcza fizyczne ciało, podczas gdy inny duch wchodzi do niego i czyni użytek z jego organów głosowych. Prorocy robili to z własnej woli, w przeciwieństwie do osób demonicznie opętanych, które wbrew własnej woli zostały nawiedzone przez wrogiego im ducha. Eliusz Arystydes, żyjący w latach 117-181 naszej ery, był zawodowym rzymskim mówcą, który w swoim dziele w obronie krasomówstwa w sekcjach 42-43 pisał o natchnieniu kapłanek Zeusa. Cytat: cóż można powiedzieć o kapłankach z Dodony, które wiedzą tyle, ile Bóg pozwoli i tak długo, jak długo Bóg pozwoli. Ani nie posiadały takiej wiedzy przed wejściem we wspólnotę z Bogiem, ani po niej nie wiedzą nic z tego, co powiedziały, a jednak wszyscy zapytujący rozumieją to lepiej niż one. Ci więc, którzy byli ignorantami, a którzy zadali pytanie, dowiedzieli się od nich, lecz ci, którzy przekazali, co należy począć, nie wiedzą nawet, że w ogóle mówili.
Dlatego też nie byłoby błędem uznać, że jest to dowód od Zeusa. Koniec cytatu. I znów, jak widać, natchnione osoby nie pamiętają tego, co mówi duch, w tym przypadku Zeus, w czasie zdarzenia natchnieniowego. Amnezja występuje po ustąpieniu opętania. Neoplatonista Iamblichus, żyjący w latach od około 240 do 325 roku naszej ery, napisał w swoim dziele zatytułowanym O tajemnicach, cytat: lecz on, Bóg, natychmiast staje się obecny i wykorzystuje proroka jako instrument, podczas gdy on sam nie jest świadom tego, co mówi ani gdzie przebywa. Tak więc dopiero po dokonaniu proroctwa, niekiedy z ledwością, odzyskuje nad sobą kontrolę. Koniec cytatu. Iamblichusowski opis proroka jako osoby z ledwością odzyskującej nad sobą kontrolę sugeruje stan jego zdolności umysłowych po dokonaniu proroctwa. Pseudo-Justynus, chrześcijański pisarz żyjący w II wieku naszej ery, napisał w swojej egzhortacji dla Greków, Cohortatio ad Grecos, cytat: ona, Sybilla, niewątpliwie w czasie natchnienia była wypełniona proroctwem, wkrótce jednak po tym, jak natchnienie ustało, zanikła również pamięć o wszystkim, co mówiła. Prorokini nie pamiętała, co mówiła, po tym, jak opętanie i natchnienie ustąpiły. Koniec cytatu. Sybilla była proroczą postacią znaną w starożytnym greckim systemie filozoficznym. Sybilla stała się imieniem niektórych prorokujących kobiet, pojawiło się więc wiele Sybilli. Proszę zauważyć, jak dokładnie amnezja jest opisywana jako efekt pojawiający się po ustaniu opętania, dokładnie tak jak widzimy to dzisiaj w przypadku współczesnych doniesień o channelingu transowym. Tertulian, żyjący w latach od około 160 do 225 roku naszej ery, był wybitnym łacińskim ojcem Kościoła, którym w swoim Adversus Martionem w rozdziale 4.22.5 napisał, cytat: gdy ktoś znajduje się w stanie bycia w duchu, szczególnie gdy spostrzega chwałę Boga lub gdy Bóg przemawia przez tę osobę, sam zainteresowany z konieczności musi być pozbawiony ludzkiej zdolności postrzegania, gdyż osoba ta w sposób oczywisty zostaje przyćmiona przez moc Boga. Stąd też, ponieważ była w duchu, który właśnie przemawiał, nie zaś w swoich naturalnych zmysłach, człowiek ten nie mógł wiedzieć, co powiedział. Koniec cytatu. Stan w duchu stanowi tajemnicę. Jednakże w tertuliańskim kontekście proroctwa ta fraza oznacza z duchem. Z odnosi się tutaj do pośrednika, przy pomocy ducha. Gdzie dana osoba przemawia kontrolowana przez ducha, w dużym stopniu w ten sam sposób, co osoby opętane przez demony, o których wspomina święty Marek, oraz prorocy w pierwszym liście do Koryntian. Tertulian zauważa, że przemawiając w duchu, osoba nie jest w pełni przytomna, nie jest przy swoich naturalnych zmysłach i w tym stanie nie jest świadoma tego, co mówi. To sugeruje, że w momencie wyjścia z transu osoba natchniona nie pamięta nic z całego zdarzenia. Proszę zauważyć, że u Tertuliana mamy do czynienia z chrześcijańskim przypadkiem efektu amnezji, wywołanego przez Świętego Ducha, który przemawia za pośrednictwem proroka. Wpływ ten jest identyczny z tym, co Kasjan zawarł w opisie demonicznego opętania oraz co Pseudofilon zanotował w opisie opętania przez Świętego Ducha. Dlaczego amnezja następuje zaraz po ustąpieniu opętania? Wykonano kilka badań EEG u osób opętanych przez duchy bądź pogrążonych w transie. Pomiary te muszą jeszcze dostarczyć odpowiedniej ilości danych, aby pomóc wyjaśnić, co się dzieje na poziomie neurologicznym w czasie opętańczego transu. Starożytne doniesienia o opętaniach przez duchy wspominają, że umysł wychodzi z ciała, podczas gdy wchodzi do niego inny duch. W momencie opuszczenia ciała przez tego ducha, umysł powraca do ciała. Filon z Aleksandrii pisze, cytat: właśnie to regularnie przydarza się prorokom. W momencie przybycia boskiego ducha umysł zostaje wyrzucony z ciała, gdy jednak duch odchodzi, umysł ponownie powraca do swojego domu. Cytat z pracy Kto jest dziedzicem boskości? Po łacinie Quis rerum divinarum heresit.
To mogłoby wyjaśniać występowanie amnezji. Zdolność umysłu do zapamiętywania zostaje ograniczona lub zniesiona. Filon oczywiście nie precyzuje, gdzie udaje się umysł w momencie wyrzucenia. Przeprowadzone przez Doreen Hacks badanie channelingu transowego oferuje nam wyraźniejszy pogląd na zjawisko opisywane przez Filona. Wskazuje ona, że niektóre osoby będące kanałami w transie są całkowicie nieprzytomne, podczas gdy inne są na poły przytomne i są w stanie przypomnieć sobie część ich doświadczenia. Jej zainteresowanie skupiło się na stanie świadomości osoby będącej kanałem w trakcie channelingu. Czego doświadcza i co postrzega ja i gdzie się ono udaje, podczas gdy ciało moje zostaje nawiedzone przez kogoś innego. Ochotnicy biorący udział w badaniu Hanks opisywali później stan połowicznej przytomności, jak gdyby w trakcie channelingu stali obok. Hanks przytacza opis takiego stanu. Cytat. Jedna z osób będących kanałem stwierdziła, że posiadała pełną świadomość, jak gdyby słyszała głosy w pokoju obok. Widzi obrazy, czuje, jak jej usta się poruszają i słyszy cichy głos. Czuje, że jej własna świadomość jest uśpiona, obok. Tak naprawdę jednak nie ma kontroli i nie może się wtrącić w to, co mówi tamta istota. Koniec cytatu. Zdarzało się, że Hacks otrzymywała swoje dane o stanie świadomości kanału bezpośrednio od samego ducha, który komunikował się za pośrednictwem osoby, która była kanałem. Cytat. Pewna istota oświadczyła, że osoba będąca kanałem pływa w basenie pasywnej świadomości, dobrowolnie pozostając w obrębie tego basenu. Koniec cytatu. Kiedy indziej duch zwracał się do Hacks, mówiąc, że kanał znajduje się naprzemiennie wewnątrz i poza swoim ciałem i może postrzegać komunikującego się ducha. Podsumowując, zjawisko amnezji opętania można udokumentować począwszy od I wieku naszej ery, aż po dzień dzisiejszy. Postępy poczynione w naukach behawioralnych pozwoliły nam spojrzeć głębiej w zjawisko channelingu i dają nam większy wgląd w to, co się wówczas dzieje. Przytoczone wcześniej doniesienia od starożytnych pisarzy w sposób dość jasny opisują amnezję opętania. To sugeruje, że pomimo niejasności tego fenomenu, musiał on być często obserwowany przez osoby konsultujące się z mediami lub uczestniczące w seansie modlitewnym. Fakt, że zarówno żydowscy, jak i chrześcijańscy pisarze opisują amnezję opętania spowodowaną obecnością Świętego Ducha, powinien dać chrześcijanom, jak też i Żydom, większy wgląd na to, czym się zajmowali pierwsi chrześcijanie. Nawiązywali kontakt ze światem duchów, używając sposobów opisanych przez Filona i innych przytoczonych w niniejszym artykule. Wersety 12 i 14 pierwszego listu do Koryntian można odczytywać w świetle tego zjawiska. Również judeo-chrześcijański dokument pochodzący z II wieku, zatytułowany Pasterz Hermasa, w przykazaniu 11 zawiera opis chrześcijańskiego seansu modlitewnego, którego uczestnikom zwrócono uwagę na duchy, które odwiedzały ich i przemawiały za pośrednictwem medium. Nie mamy tu opisu amnezji opętania, sugeruje ją jednak opis medium w przykazaniu 11, werset 9 z Pasterza Hermasa. Cytat. Gdy do wybranego człowieka przychodzi boski duch, wybierając prawego człowieka, który wierzy w boskiego ducha, zaś Bóg wygłasza orędzie przed tym zgromadzeniem ludzkim, wtedy posłaniec, którym jest proroczy duch wyznaczony temu człowiekowi, wypełnia tego człowieka, on sam zaś, wypełniony przez boskiego ducha, przemawia do zgromadzonych zgodnie z wolą Pana. Koniec cytatu. Nie da się już wykorzystać Biblii do zakazania komunikowania się ze światem duchów. Pomimo fragmentów z Księgi Kapłańskiej, rozdział 20, werset 27 oraz Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 18, wersety od 10 do 12. Wersety te odnoszą się do konsultowania się z pewnym światem duchów, którego mieszkańcy nie pochodzą od Boga. Pierwszy list Świętego Jana, rozdział 4, wersety od 1 do 6,
w sposób najzupełniej jasny oświadcza, że istnieją duchy pochodzące od Boga oraz takie, które od Niego nie pochodzą. I duchy te spowiadają się, to jest komunikują. W Biblii nie znajdujemy wyraźnego zakazu konsultowania się z duchami. W końcu przecież starotestamentowi prorocy mieli kontakt z duchami na porządku dziennym poprzez wizje, sny i inne media. Nowy Testament jest zaś pełen opowieści o aniołach, duchowych przewodnikach, transach i osobach przemawiających z pomocą ducha. I wszystko to pochodzi od Boga. Przywódcy pierwszych chrześcijan stale przypominali im, aby sprawdzali lub rozróżniali duchy, z którymi nawiązywali kontakt. A to dlatego, że wcześniej chrześcijanie wierzyli, że złe duchy potrafią udawać te dobre. Artykuł autorstwa doktora Clinta Tipsa, opublikowany na łamach Faith Magazine. Tłumaczył, opracował i czytał Ivelios. Clint Tips jest adiunktem filozofii na Delta State University w Cleveland w stanie Massachusetts w USA. Tytuł doktora zdobył na Amerykańskim Uniwersytecie Katolickim w Waszyngtonie.